Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że miło spędzacie czas, a teraz zapraszam was na kolejny opening na moim kanale. Znowu przygotowałem 50 pakietów Apex. Jak widzicie, wśród nich znajduje się jeden fioletowy z gwarantowanym epickim przedmiotem. Mam nadzieję, że wśród tych 50 pakietów w końcu znajdę mój wymarzony nóż dla rave, który od tylu openingów i od tylu tygodni nie chce mi wypaść. Mam również nadzieję, że gruby za mną również znajdzie dla siebie legendę, bo ostatnio dużo nim gram. Teraz trzymajcie kciuki, a ja wam życzę miłego oglądania. Ja już się zmniejszyłem, żeby nic wam nie zasłaniać. Trzymam kciuki, wy również bardzo proszę trzymajcie kciuki. Nie wiem, czy pierwszy pakiet będzie już tym fioletowym pakietem, ale zaraz się przekonamy. Otwieramy pierwszy z 50 pakietów w dzisiejszym openingu. Tak jak mówiłem, bardzo chcę nóż do rave, ale nie liczę na to, bo myślę, że dopiero przy 500 parce to wypadnie. Ale mam również nadzieję na legendę dla Giblartara. Także pierwszy pakiet leci. Tak, to jest ten fioletowy, czyli z gwarantowanym epickim przedmiotem. No i niestety jest tylko epicki. Dwa niebieskie i epicki. I jest to skórka dla flatline. No dobra, trochę materiałów, metali rzemieślniczych również wypadło, także nie jest najgorzej. 49 pakietów jeszcze przed nami. Trzymajcie kciuki, ja cały czas trzymam. Mam nadzieję, że sobie nie połamię palców, ale już jedziemy. Będę przyspieszał, żeby to nie trwało 100 lat jak zawsze. Kurczę, no, naprawdę bardzo bym chciał, żeby w końcu ten opening był jakiś taki z przytupem. Nie wiem, dwie legendy w jednej parce, albo kilka legend pod rząd. Bo ostatnio cały czas lecą dwa białe i jeden niebieski. Strasznie mam pechowe ostatnio te openingi. No i oczywiście te noże. To jest gdzieś około 350-380 paczki, które otwieram. Także do 500 jeszcze nam brakuje około 150 pakietów. Także jeszcze trochę na ten gwarantowany nóż będę musiał poczekać, ale w końcu go zdobędę. Mam nadzieję, że zdążę, zanim Apex umrze, chociaż ja mam nadzieję, że ta gra nigdy nie umrze, bo ją uwielbiam, jak wiecie, gram w nią naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ostatnio coraz więcej killi wpada, coraz więcej winów wpada, także też jestem z tego bardzo zadowolony. Otworzyliśmy już 8 pakietów i nie dostaliśmy żadnej legendy. Mam nadzieję, że w pierwszej dziesiątce się znajdzie i właśnie się znalazło, także wykrakałem, wymarudziłem i jest to ramka dla Pathfindera. Pathfinderem jeszcze nie grałem, ale z tego, co wiem z rozmów z innymi graczami, to Pathfinder wychodzi na jedną z fajniejszych ostatnio postaci. Po poprawionych hitboxach już dużo lepiej się nim gra, a jest to bardzo mobilna postać, chyba najbardziej mobilna ze wszystkich postaci w grze. Dużo bardziej mobilna by się mogło wydawać od Octane'a czy od Miraża. Także Pathfinder, bardzo fajna postać, pewnie wielu z was nim gra, a ja dopiero się będę uczył grać Pathfinderem. Ostatnio, tak jak już mówiłem wcześniej, odkryłem Giblartara. Bardzo dużo gram Giblartarem. I to jest naprawdę bardzo fajna i potężna postać. Tak, ma większe hitboxy niż inne postaci, ale za to ma tarczę, która zawsze trochę zasłania. No i ma bardzo mocne umiejętności. Kurczę, dużo gadam, a mało tak naprawdę mamy tutaj lutu w tym openingu. Mam nadzieję, że wy dokładnie obserwujecie, co tam wypada. Jest epicki przedmiot, może coś fajnego. Skórka dla Miraża. W sumie nikogo. No ja liczę oczywiście na jakieś legendy. Dopiero jedna legenda, a już otworzyliśmy 15 pakietów Apex. No i ja sam nie wiem, co o tym myśleć. Po 15 pakietach mamy jedną legendę. No tak nie idą te pakiety, no. Chciałoby się, żeby tu wypadały naprawdę dużo fajnych przedmiotów, a standard dla jeszcze poza dla, niech będzie, dla Pathfindera, wspominanego wcześniej. Jak będę nim grał, to będę mógł się nim chwalić. Ja gram akurat Pathfinderem, a że gram, mam na Pathfinderze skórkę z Twitch Prime, ale jakby jakaś inna fajna wypadła, to również byłbym zadowolony. No, bardzo bym chciał, żeby wypadła legenda dla Giblartara. Ostatnio, jak nie chciałem, żeby wypadały legendy dla Giblartara, to dostałem standard legendarny Giblartara. Skórki żadnej nie mam, chciałbym jakąś mieć, ale jak na razie to tutaj nic nie widać. Jeszcze 31 pakietów przed nami, także jeszcze trochę jest szans. Na pewno będzie jedna jeszcze gwarantowana legenda, bo co 30 pakietów, przypominam, jest gwarantowana legenda, także na pewno co najmniej jeszcze jedna legendarna legendarny przedmiot nam wypadnie. Niekoniecznie skórka właśnie, to jest oczywiście jeszcze zagadka, co to będzie. Może jakiś skin dla broni, a może właśnie sztandar, a niekoniecznie skórka dla bohatera.
chociaż skórki dla bohatera oczywiście najbardziej cieszą, chociaż też do Prowlera nie mam legendarnej skórki, a Prowlerem bardzo dużo ostatnio gram. Prowler z przełącznikiem to moim zdaniem osobiście najlepsza broń w tym momencie. Zrezygnowałem ostatnio z Peacekeepera, bardzo mnie denerwuje ta broń, także jeżeli wygracie Peacekeeperem, dajcie mi znać w komentarzu, dlaczego gracie Peacekeeperem. Dla mnie ta broń jest naprawdę strasznie słaba, po prostu jest bardzo nierówna. Czasem zadaje duże obrażenia, czasem zadaje minimalne obrażenia, czasem się trafia i nic nie zadaje z obrażeń. Ja nie mogę na niej polegać, także ostatnio gram najchętniej Prowlerem i R301. To moja ulubiona kompozycja broni. Dajcie znać w komentarzu, jakimi broniami wy najbardziej lubicie grać w Apex Legends. Bardzo jestem tego ciekawy, może jakiś odcinek jeszcze o tym nagram, o moim ulubionym zestawie i dlaczego właśnie to jest R301 i Prowler. Trochę metali rzemieślniczych wypada, to cieszy, bo za metale rzemieślnicze można sobie skupić takiego skina czy taką skórkę dla broni, jaką się chce. Ale dużo gadam na tym openingu. Jest legenda. Dobra, to już milczę, teraz zobaczmy, co tu wypadło. No i proszę bardzo, no. By się chciało powiedzieć. P2020, no bardzo ładny skin, ale do P2020 ja mam już dwa legendarne skiny do Mozambika, dwa legendarne skiny do P2020 i legendarny skin do R45, czyli wszystkie pistolety dostępne w grze mam w legendarnych skinach. Nie wiem dlaczego tak leci, czy to do najgorszych broni najpierw lecą te legendy, nie mam pojęcia. Jeszcze tylko 19 pakietów Apex, a do tej pory dostaliśmy dwie legendy. I takie niezachwycające legendy, chociaż to P2020 jest ładne, ale to się, tą bronią się gra chwilę, to jest broń na pierwszy atak, na pierwsze dotknięcie ziemi, bierzecie co leży, co popadło na ziemi i tym zaczynacie strzelać i to wtedy jest moment na P2020, czy na RE45, czy właśnie na Mozambika, potem każdy tej broni się jak najszybciej pozbywa, no i już nie ma okazji, żeby tą skórkę oglądać. Dlatego wolałbym do tych moich podstawowych czy docelowych broni, na przykład legendarna skórka do Prowlera, byłbym w niebo wzięty, ale nie, na razie nic nie wypada, już tylko 14 pakietów, także już po otwarciu 36 pakietów jesteśmy, jest kolejna legenda. Może tym razem coś, o czym marzę. No R301, tak, to jest jedna z moich ulubionych broni, ale już mam ostatniego Spartianina do tej broni jako skórkę, chociaż ta też jest przepiękna. Obnażona rebelia. Przepiękna, przepiękny skin. Ja oczywiście go sobie wyekwipuję i będę nim grał. Bardzo ładny, bardzo ładny. To jest na plus. Jeszcze 13 pakietów. Może spadnę z tego fotela na ziemię, bo będzie nóż, ale na razie go nie widać i to się nie zapowiada. Ostatnie 12 pakietów w tym openingu. Może jeszcze jeden chociaż legendarny przedmiot. Zobaczymy. 11 ostatnich. Same białe, same niebieskie. Trzy legendy jak na razie. 50 pakietów Apex i 3 legendy. No to nie zachwyca, ale no trudno, tak to jest. Raz się dostaje więcej fajnych elementów, raz mniej. Otwieram i otworzyć nie mogę. Jeszcze 8 ostatnich. Proszę, ostatnie pakiety. Teraz nóż, na sam koniec. Tak, żeby była duża oglądalność tego odcinka. Wszyscy będą musieli obejrzeć do końca, żeby zobaczyć, że Bartek wydropił nóż. Ale nie. Biały i niebieski. Ostatnia piątka pakietów Apex w tym openingu. Biały, niebieski i niebieski. Troszkę metali leci. Dobra, jak będziemy mieli 1200 metali rzemieślniczych, czyli wymaganą ilość na legendarną skórkę, to sobie kupię na koniec tego openingu jeszcze skórkę dla Prowlera, tą, która mi się najbardziej podoba. Tyle będziemy mieli przyjemności. Ostatni pakiet Apex, który otwieram w tył openingu. Czy coś tu się pojawi? Biały, fioletowy i biały, no niestety. Trochę metali rzemieślniczych i to wszystko. Czy mamy 1200? Mamy 1480 metali rzemieślniczych, także ja wskakuję do zbrojowni, pistolety maszynowe, Prowler i mi się najbardziej podoba ten skin do Prowlera. Wiem, że wielu osobom się nie podoba, ale dla mnie on jest przepiękny, także ja go odblokowuję i będę nim sobie grał. Jest piękny.
Uważam, że jest piękny, także jak zobaczycie jakiegoś Gibraltara z takim brawlerem na polu bitwy, to uciekajcie, bo wiedzcie, że to ja was gonię. No i jak widzicie, znowu się nie udało ani za dużo legend, ani tego wymarzonego noża do rave, ale za to kupiłem sobie fajny skin dla Prowlera. Jeżeli ten odcinek ci się podobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, a jeżeli jesteś tutaj nowy, to również zasubskrybować ten kanał. Zapraszajcie oczywiście znajomych do oglądania i do subskrybowania, będzie mi bardzo miło, jeśli nasza społeczność będzie rosła w siłę. Dzięki, że oglądałeś ten odcinek i do zobaczenia następnym razem. Cześć!